pracy na organizowany przez zabrzeńskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej konkurs uczniowie szkół gimnazjalnych mogli nadsyłać od 30 marca do 20 kwietnia. Spośród 48 zgłoszonych prac po długich i trudnych obradach jury wybrało ostatecznie 3 pierwsze miejsca oraz przyznało 4 wyróżnienia. Moja praca przedstawia fabrykę, z której wydobywają się różnego typu zanieczyszczenia i z dymu wyłaniającą się twarz, która tak jakby nie ma oczu, co symbolizuje, że ludzie nie widzą tego, co robią, niszczą świat. Znalazłem gazy, które pasują się w tą niską emisję, no i chciałem z nich wypisać czaszkę, tak wpisać czaszkę w te gazy, no i zrobiłem tak, potem na oczy podklejałem zdjęcia takich z kominów i tak dalej, no i wyszło. Moja praca przedstawia z jednej strony zanieczyszczone miasto, w którym jest pełno smogu i jest ogólnie zanieczyszczone, a po drugiej jest budynek, który jest, na którym są baterie słoneczne, który jest ładnie zrobiony, gdzie są kwiaty, drzewa i miła okolica. Temat jest przede wszystkim bardzo trudny, dlatego myślę, że tutaj zwróciliśmy uwagę na formę przekazu, na treści, na wykonanie, wiadomo, na formę artystyczną, bo to też ma oczywiście bardzo duże znaczenie, ponieważ prace były bardzo różne. Były ołówkiem, były robione farbami, była jakaś forma wycinanek z wyklejeniem. Duże zainteresowanie oraz poważne podejście do tematu konkursu cieszy organizatorów, dla których najważniejszy był właśnie walor edukacyjny. Na dzień dzisiejszy zainteresować gimnazjalistę tematem niskiej emisji jest bardzo trudno. Dlatego cieszymy się, że aż tyle prac napłynęło na nasz konkurs. Tym bardziej, że akurat w okresie, kiedy pierwsze, trzecie klasy gimnazjalne miały egzaminy, myśmy mieli zakończenie naszego konkursu. Dlatego też cieszymy się przede wszystkim z tego, że te egzaminy nie pokrzyżowały planów naszego konkursu i tych prac spłynęło dużo, 48 myślę, że dużo. W ten sposób możemy przekazać wszystkim praktycznie, że trzeba walczyć o tą planetę, nie? Bo jak się słyszy, że gdzieś, że w Krakowie potem ten smog jest tak duży, że ludzie się z tego żyją krócej, nie? No to tak słabo trochę. To wszystkich nas dotyczy i z czasem będzie coraz gorzej przez ocieplenie globalne i mogą w ten skutek zaniknąć lodowce, roztopić się. Był to pierwszy konkurs plastyczny zorganizowany przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Było to dla nas duże wyzwanie, ponieważ niska emisja jest tematem bardzo ważnym, natomiast tematem też dość trudnym. Wcześniej prowadziliśmy dużo różnych działań, dużo różnych zabaw, gier, konkursów, akcji, natomiast były one skierowane do przedszkolaków. Mieliśmy wcześniej akcję Zamień piec na kaloryfer, nadal ją prowadzimy, ale generalnie ona jest skierowana do przedszkoli. Wszystkie prace konkursowe będzie można oglądać w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 do 13 maja.